Wszedł do pokoju człowiek z pędzlem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi. Siemanko, z tej strony człowiek z liście... Człowiek z pędzlem na głowie. No i słuchajcie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w końcu w filmie z rysowania, ponieważ nie tylko robimy streamy z rysowania, co w sumie chyba niektórzy z was nie wiedzą, ale na Twitchu od ostatnich chyba 3 czy 4 dni codziennie robię streamy z rysowania, więc jak chcecie sobie wejść, popatrzeć, pogadać, a jest naprawdę super atmosfera, to zapraszam was w opisie na mojego Twitcha, możecie tam zafollowować, możecie sobie włączyć powiadomienie i będziecie dostawali powiadomienie za każdym razem, kiedy robię live'a, a myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie i bardzo warto. A w międzyczasie, słuchajcie, startujemy z zupełnie nową serią na kanale, w której będziemy robić różne rysownicze challenge. Seria będzie polegała na tym, że będziecie mi dawali różne dziwne albo śmieszne challenge dotyczące rysowania, a ja będę próbował się z nich jakoś wywiązać. Więc mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, a my, słuchajcie, dzisiaj zrobimy lewa ręka challenge. Czyli tak jak tutaj widzicie, mamy dwa okienka. W prawym okienku zrobimy rysunek prawą ręką, a w lewym okienku zrobimy ten sam rysunek lewą ręką. Na obydwa rysunki mamy 10 minut i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tylko zastanawiam się, co moglibyśmy narysować. Coś, co każdy z nas zna, ale coś, co nie będzie ani zbyt proste, ani zbyt trudne. Okej, moi drodzy, w takim razie minutnik mam już gotowy, ustawiony na 10 minut, prawa ręka i słuchajcie, czas, uwaga, czas, start. Ciach, 10 minut odlicza, a my się musimy teraz skupić na dobrym narysowaniu Gaenali. Okej, w takim razie, możemy zrobić Gaenali w wersji trochę takiej chibi, co wy na to? Zrobimy tutaj, co jest? Halo. O, miałem gumkę ustawioną, no super. Super czekolad zacząłeś, naprawdę. Zrobimy sobie Gaenali w wersji chibi. Czyli z taką troszkę jajowatą głową. O, z szyją. I tutaj ręce, takie malutkie ciałko, proszę bardzo. Nie wiem, czy to wygląda dobrze, bo nie jestem zbyt dobry w robieniu jakichkolwiek chibi postaci. Ale wydaje mi się, że będzie ok. Możemy sobie zrobić... te nogi takie trochę pyk. O, okej, mamy ciało, zobaczcie. Jest jakoś tak, powiedzmy, mniej więcej spoko, prawda? Mamy jakieś tam ciałko. To już jest pół sukcesu. Jakbyśmy musieli nagle skończyć rysować, to mamy już coś. Więc teraz głowa, proszę bardzo. Tu powiedzmy, mogą być gdzieś usta. A tutaj prawdopodobnie na całej tej tutaj wysokości trzeba zrobić oczy, więc to będzie teraz trudne, żeby zrobić odpowiednie oczy, bo tak jak mówiłem, troszkę nie radzę sobie w komiksowych proporcjach, w sensie ja się od zawsze próbowałem rysować w miarę wszystko anatomicznie poprawnie i to może być mały problem w tym przypadku. Jakiś ptaki walczą za moim oknem, może mi kibicują, co wy na to? Powiedzmy, że są oczy, zaraz je pewnie przesuniemy w odpowiednie miejsce, bo wydaje mi się, że są za wysoko troszeczkę, więc zaznaczmy je sobie na szybko, pyk, 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 pyk. O, trochę niżej. O, zdecydowanie lepiej. Na szybko zrobione, powiedzmy, cieniowanie tego oka i jakiś uśmiech. Niech będzie jakiś fajny. Co, może być nawet taki, o, może być taki słodki. Pyk, pyk, no, jejku. Zrób się. Come on. O, no nie. O, jest, dobra. Mamy uśmiech, mamy oczy. Teraz musimy zrobić uszy. Z uszami jest zawsze problem, bo mi wychodzą albo uszy Jody, albo uszy jakieś takie kompletnie dziwne. To są chyba bardziej uszy Jody, ale myślę, że sobie poradzimy. Nie jest aż tak źle. Chociaż te uszy chyba powinny być troszeczkę niżej. Ale dobra. To jest szkic na razie. Mamy jeszcze...
Mam jeszcze tylko 5 minut. O nie, już połowa czasu mi minęła, a ja tutaj siedzę i się zastanawiam nad uszami. Dobra. Drugie ucho. Jak to wygląda? Jakby była łysa. Dobra. To teraz tak. Grzywka. Jakaś taka, powiedzmy. O. Tutaj oczywiście też włosy sobie idą. Tutaj powiedzmy, że stąd będą jakieś jeszcze kosmyki. Pyk. O. Dobra. Nie jest źle. Nie jest źle. Jak na szkic w 10 minut. Jak widzieliście moje odcinki z Szymkiem, to pewnie rozumiecie, w czym jest mój problem. Bo ja sobie kompletnie nie radzę pod taką presją, jak mam presję czasu, która mi wymaga na mnie, żebym robił coś szybko. Bo jeśli na przykład właśnie oglądacie moje live'y twitch.tv/polishchocolate, to byście wiedzieli, że nad szkicem mogę potrafię czasami siedzieć za 3 godziny, więc może być kiepsko czasami z tym. Ale daję radę, słuchajcie, uczę się z dnia na dzień. Coraz lepiej, mam nadzieję, mi to wychodzi, więc nie jest aż tak strasznie, tym bardziej, że no ten szkic nie jest aż tak zły. Można by go potem jeszcze jakoś ładnie dociągnąć. Mamy włosy, mamy postać, która jest taka sobie, ale jest. Co jeszcze? No to możemy zacząć robić tutaj jakiś sweterek. Ten taki genaliową bluzę, proszę bardzo. Zostało nam 3 minuty. Myślę, że sobie poradzimy. Boję się bardziej pomyśleć, co będzie z naszą lewą ręką. Ale okej. Jest dobrze. Jest sweterek. Wygląda jak sweterek na razie. Tylko trzeba go tutaj troszeczkę napuszyć, żeby się trochę wyróżniał. Proszę bardzo. I trochę mi nie pasuje tutaj to, jak to ciało mi tutaj wyszło jakoś tak dziwnie. Okej, słuchajcie, jest problem, bo została nam minuta, a nawet nie zaczęliśmy robić jakiegokolwiek, nie wiem, próby line artu czy czegokolwiek, więc to może być troszkę problematyczne, więc zróbmy tutaj na razie po prostu spodenki, proszę bardzo. Tutaj za kolanówki, proszę bardzo. Szybko jakieś buciki. O, pyk. Dobra. Cieniowanie raczej nie będziemy mogli, ale mogę tu troszeczkę pocieniować. Tutaj 52 sekundy. Tutaj trochę pocieniować. Może te włosy trochę tutaj. O! Nie, bo ja tu robię coraz. To wygląda coraz gorzej, jak tak się tutaj bawię. To wygląda coraz gorzej, jak tutaj eksperymentuję. Nie. Stop. Chocolate, ogarnij się póki możesz. Bez cieniowania. Nie możemy zrobić cieniowania, bo nam to wszystko się rozejdzie. To nie jest odpowiedni pędzel do cieniowania. Dobra, w takim razie. Zróbmy sobie po prostu, o, coś takiego, 15 sekund, to ja tu tylko jeszcze poprawię ładnie kontury w niektórych miejscach, proszę bardzo, o, i 2 sekundy, jedna, stop, koniec czasu, zrobiliśmy coś takiego. 10 minut? Myślę, że w miarę okej, patrząc na to, że nie jestem jakimś profesjonalnym rysownikiem, to wyszło w miarę okej. 10 minut, podpiszę tylko, że to jest P-R-A-W-A. Okej, mamy prawą rękę i słuchajcie, teraz będzie najgorsze. Lewa ręka. Spróbujemy narysować dokładnie to samo, tylko lewą ręką. Uwaga, czas, start. Jak ja mam to trzymać? Czekajcie! Mamy głowę. Jest dobrze.
Jest dobrze. Ja nawet nie wiem, jak się trzyma długopis lewą ręką. Jakby nie mogę chwycić tego rysika dobrze. Jedno oko. Drugie oko. Poprawić to oko. Ładnie musi być. O, mamy oko jedno, mamy oko drugie. Wiecie co? To wygląda jak rysunek po prawej, tylko jakby ktoś go włożył na przykład do ognia i się tak zaczął topić. Tak się zaczęło wszystko spływać po nim. Jedna źrenica. Druga źrenica. Super. Super. Jakie to jest straszne. Wygląda jakby dwulatek to rysował. You versus the girl he told you not to worry about. Jedno ucho. Drugie ucho. Dobra, 8 minut nam zostało. To się da jeszcze zrobić. To jest do zrobienia. Mamy jeden kosmyk. Mamy drugi kosmyk. Grzywki. Tutaj mamy włosy. Tutaj też mamy włosy. Mamy jeden kosmyk. I drugi kosmyk. I wszystko jest w porządku. Wszystko jest dobrze. Tak to powinno wyglądać. Słuchajcie, to jest profesjonalny rysunek. Sztuka nowoczesna czy coś. Prawda? To się jeszcze by sprzedało za $1,000,000. W Passportout nie takie rzeczy sprzedawaliśmy. Tutaj kolejne włosy. Dobra, może przejdźmy do rąk. Proszę bardzo, to miała być już ręka pogrubiona, ale widzę, że mi coś nie wyszło. Tu jest ręka jedna. Tu jest ręka druga. Tu jest ciało. Super. Koniec bluzki. I teraz jedna noga. Jedna noga. Druga noga. Druga noga. O. Co to ma być? Druga noga. Czoklet, skup się. Skup całą swoją energię w twojej lewej ręce. Dasz radę. Jedna noga. O. Dobra, nie jest źle. Wygląda trochę jak kangur, ale jest okej. Zostało nam 6 minut. Mamy 6 minut na zamienienie tego w piękne dzieło sztuki. Damy radę. Damy radę, słuchajcie. Tutaj jest kolano. Tutaj jest kolano. Ja bym, wiecie co, spróbował może jakieś dłonie narysować. Jedna dłoń. Druga dłoń. Pyk. 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 Ile tych linii tu ma być? O, przynajmniej zobaczcie, przynajmniej nie muszę robić tych takich załamań na rękawach, bo już są od samego początku. Tutaj kreska, tutaj kreska, tutaj kreska. Co jeszcze? Za kolanóweczki, proszę bardzo. Za kolanóweczki oczywiście muszą być, za kolanóweczki. Bez za kolanóweczek to nie ma rysunku. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O! O, super. Doskonale. Doskonale. No dobra. To chyba zrobiłem cały rysunek. Zostało mi jeszcze 4 minuty. Co ja mam zrobić przez 4 minuty? O, dobra. No to może spróbujmy trochę linii poprawić, co? Przede wszystkim pozmazujmy te linie, których nie powinno być. Czyli od tego nie powinno być. Ja nawet nie mogę wycelować dobrze. Dobra. Nie powinno być tego tutaj. Spoko. Okej. Okej. Dobra. Jest dobrze. Ej, słuchajcie. To nie wygląda aż tak tragicznie, jak mogłoby wyglądać. Więc jest dobrze. To trzeba zmazać.
Wiecie co, problem jest taki, że jak robię lewą ręką, to nie mam jak cofać, ponieważ guziki od cofania mam po swojej lewej stronie, przez co musiałbym tak ręką sięgać i klikać, a nie mogę, więc troszkę to jest problematyczne, więc spróbujmy to jakoś... O, dobra, dobrze jest. Dobra, uszy... I to chyba wszystko, słuchajcie, bo nie wiem, czy coś tu jeszcze było, czego nie narysowałem. Wszystko powinno być odpowiednio. Proponowałbym tylko jeszcze tą linię zmazać i słuchajcie, myślę, że możemy skończyć przed czasem. Nie wiem, czy dostaniemy jakieś to punkty dodatkowe. W sumie nie dostajemy żadnych punktów za to. Ale proszę bardzo, na 2 minuty przed czasem. Napiszę jeszcze lewa. Ly. E. W. A. Tada! Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, jeśli mogę przerysowywać jakiś obrazek. W sensie, narysowałem prawą ręką obrazek po prawej stronie i musiałem się nad nim troszeczkę zastanowić, bo musiałem się zastanowić, co gdzie ma być, w którym miejscu i tak dalej. Dlatego zajęło mi to cały czas. A po lewej stronie jedyne, co musiałem robić, to po prostu patrzeć się na prawy obrazek i go tak po prostu rysować. Więc myślę, że w którymś kolejnym filmie z naszych challenge'y można by zrobić coś dalej lewą ręką, tylko tym razem na przykład nie przerysowywać obrazek z prawej strony, tylko na przykład go robić od podstaw. I wtedy będzie dopiero problem. Więc... Tak więc, moi drodzy, oto co nam wyszło z dzisiejszego odcinka. Jeśli chcielibyście więcej tego typu filmów, oczywiście łapka w górę. Myślę, że w kolejnych odcinkach możemy też jakoś skondensować te filmy, w sensie zrobić na przykład 3 obrazki w jednym odcinku, żeby było troszeczkę więcej rzeczy do oglądania. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć! Pamiętajcie o Discordzie i o Twitchu.